Siemanko, znajdujemy się w Zabrzu na ulicy Wolności 540E, czyli w siedzibie Mercedes Southside Crew. Za nami samochód, który za sprawą pewnego incydentu stał się chwilowo hitem internetu. Rafał, nie wiem czy pamiętasz, a pewnie dobrze pamiętasz, 11 września, w zasadzie chwilę po naszym zlocie na fabryce porcelany, doszło do pewnej sytuacji, która można powiedzieć, że trochę zmieniła twoje życie, a w zasadzie życie na pewno twojego bolidu. Tak, niestety. No, także samochód jest już u nas. Po kilku dobrych miesiącach zaczynamy składać auto i szykować je do rozpoczęcia sezonu 2022. Jeśli znacie Rafała, to pewnie ten cel nie jest wam obcy, a jeśli nie znacie, to zaraz się dowiecie, bo względem serii troszeczkę się jednak pozmieniało. Także auto względem serii się troszkę pozmieniało. Na sam początek jest wyremontowany cały silnik, od panewek, pod głowicę. Jest wszystko tutaj poplanowane, wyczyszczone. Dodatkowo mamy tutaj zmienione kolektory, które względem serii troszkę się różnią. Przez to, że kanał wydechowy w głowicy M113, jak i M112 mamy o rozmiarze FIT40. A oryginalne kolektory są zrobione w ten sposób, że mamy wyjście z 40 na zwężkę na 35 mm na kanał. Przez to bardzo jest mocno ograniczona moc fabrycznie już przez Mercedesa, dlatego zostały zamówione kolektory ze Stanów o prawidłowych parametrach, zwiększające po prostu tutaj moc silnika. Dodatkowo mamy tutaj zmienioną skrzynię biegów. Wyleciał oryginalny 5G Tronic Mercedesa. Bardzo dobra skrzynia, aczkolwiek bardzo powolna przy tym samochodzie. Nawiązując do współpracy z firmą Turbolamic, zastosowaliśmy tutaj nowe rozwiązanie, którego nikt na świecie nikt tutaj nie zrobił. Mamy założoną skrzynię 8HP70 z Jaguara. Na sterowniku od Łukasza mamy pełną kontrolę nad skrzynią. Zmiana biegów od wysłania sygnału przez łopatkę do zapięcia przez skrzynię za pomocą sterownika Łukasza zajmuje około 70 milisekund na pełnych obrotach, także działa to naprawdę bardzo dobrze. Oryginalny lewarek tutaj pozostał, wszystkie wysiedlacze działają tak jak w oryginale. Więc jest to fajne naprawdę rozwiązanie, jeśli ktoś nie chce sobie robić jakichś dodatkowych zmian w środku. Jeśli chodzi o sam samochód, będziemy tutaj jeszcze robić kilka dodatkowych rzeczy. Zostały zamówione nam tutaj interkulery z silnika M275 V12 biturbo. Będą zamontowane dodatkowo tutaj, żeby wspomagać nam chłodzenie silnika, ponieważ jest w planach zwiększenie tutaj jeszcze mocy, a wiadomo, że w tych silnikach mamy największy problem z temperaturą przez zmianę kółka. Oryginalny układ chłodzenia po prostu nie wyrabia, dlatego zostały zakupione tutaj te interkulery. Będą zamontowane tutaj w miejsce. Zatują nam w miejsce oryginalnych tuszek filtra powietrza właśnie te interkulery. Sam jeden intercooler ma wielkość oryginalnego interkulera, który jest tutaj pod kompresorem, dlatego tutaj już będziemy mieli wtedy dwa. Dodatkowo wlatuje nam zbiornik płynu chłodzącego na podszybie, plus oczywiście będzie odseparowany układ. Oryginalnie układ Mercedesa jest zintegrowany z układem chłodzenia kompresora. My sobie to zrobimy osobno, czyli odseparujemy sobie całkowicie układ. Tak jak mówiłem, będzie tutaj zbiornik na podszybiu, prawie 10 litrów pojemności. Dodatkowo wleci nam dodatkowa chłodnica, jeszcze większa niż oryginalna. No i będziemy musieli rozwiązać potem sprawę dolotu. Im zimniejsza temperatura w dolocie, tym gęstsze powietrze i korzystnie to wpływa właśnie na i moc silnika, jak i sam silnik. Dlatego tutaj interkulery to jest jedna rzecz, ale druga rzecz właśnie to jest to, że mamy bardzo mało miejsca. Dlatego zastanawiamy się tutaj nad zrobieniem jakiegoś tunelu jeszcze powietrznego, żeby ten kompresor sobie zaciągał jak najwięcej tego powietrza. Będzie tutaj zamontowany filtr typu stożkowego. Grzybek niestety jest za mały i obawiam się, że może tutaj to nie wystarczać, nie? No, tak więc większość części już tutaj mamy. Na pewno wszystkie części warskie, które pojadą do malowania. Olaf nam tutaj zadbał o zaplecze części nowych, żeby auto odbudować, czyli mamy już zamówione nowe wahacze. No, komplet zawieszenia praktycznie, tak, nie? Tak, komplet zawieszenia, dodatkowo zadbamy też o hamulce, bo wiadomo, że moc mocą, ale też trzeba mieć czym hamować. Nie zapomnij o prawym miechu, który też się nadaje do wymiany. Nie wiadomo. Prawdopodobnie tak. Tego nie wiadomo, musimy to zweryfikować, jak ustawimy sobie auto już na geometrii. Zobaczymy, czy miech nam będzie trzymał, jeśli nie, no to niestety siłę rzeczy trzeba go będzie jeszcze wymienić. No i w ten sposób potem już będziemy czekać już typowo na wszystkie części blacharskie,
a resztę musi się za mnie jeszcze Łukasz, żeby to auto jeszcze i wyglądało, i szybko jeździło. Także Łukasz nam zadbał o całą powłokę lakierniczą, wleci na pewno korekta, zabezpieczenie ceramiką, no i zrobimy z niego takiego czarnego bandziora, czyli wszystkie chromy idą na czarno. No i tyle, zobaczycie więcej wkrótce. Jeśli jesteście ciekawi dalszych prac związanych z CLS-em, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, wpadajcie na naszego Facebooka, Instagrama, a przede wszystkim zapraszamy do naszego serwisu w Zabrzu, gdzie Rafał dba o wasze auto od strony mechanicznej, Łukasz od strony wizualnej, strony detailingu, a ja staram się robić dobre wrażenie, ale chyba mi nie wychodzi. Także dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Trzymajcie się. Jestem gotowy. Czekaj. Ja by sobie klepkać kurwa. Dobra, odsuń tą lampę trochę dalej. Tak. Napierdala kurwa w łysinę. No, tak więc większość szczęścia.